Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuujemy temat związany z nodami, które wprowadzają deformację do obrazu i dzisiaj powiemy sobie parę słów na temat noda o nazwie Rotate. Mam przygotowaną prostą scenę, w której stoi małpiszon z kanałem alfa wyrenderowany jak widać i tę małpkę za chwilkę będziemy mogli sobie obrócić. Dodaję nod z grupy Distort, który nazywa się Rotate. Standardowo obrót wynosi 0 stopni, więc jeżeli włożę ten nod do swojej osi makaronowej, to dostaję 0 obrotu. I teraz jeżeli chcę małpkę obrócić na przykład, powiedzmy sobie według interpolacji najbliższej o 90 stopni, to dostaję obróconą małpkę. To jest w porządku. Tak to powinno działać. Minus 90 działa również, mam obrót w drugą stronę i wszystko byłoby w porządku, gdyby jeszcze nie było tego wyboru tutaj. Mam trzy opcje, które związane są z interpolacją linii ukośnych, czyli tam, gdzie mamy jakieś takie nierówności. Jeżeli małpkę powiększę, to od razu widać, że ona nie jest najpiękniej zinterpolowana. Widać tutaj ząbki prawie w kształcie piły. Jeżeli teraz wybiorę sobie interpolację dwuliniową, w tym momencie ten układ troszeczkę się zmienia. Najlepiej to pokazać, gdy małpę obrócę o 45 stopni. W tym momencie ona wygląda w taki sposób. Dla porównania w najprostszej interpolacji wychodzi wręcz fatalnie. Mam nadzieję, że widać te grube piksele, ząbki i artefakty. Dwuliniowa interpolacja wygładza troszeczkę ten obraz, natomiast nadal on nie jest jeszcze doskonały. I w przypadku, gdy mam bardzo dużo szczegółów na obiekcie, może być potrzeba zastosować sześcienną interpolację, która jest jeszcze troszeczkę bardziej gładka, jeszcze bardziej wygładza te drobne artefakty. No więc teraz wiemy już prawie wszystko o obrocie, z tym, że jest tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż chciałem któregoś razu obrócić małpkę o 90 stopni, tak jak teraz. Nie była to małpka, co prawda, ale obrót był o 90 stopni. No i okazało się, że żeby to ładnie zrobić, postanowiłem wprowadzić wartość 90 pochodzącą z tego parametru value tutaj. A więc dodałem nod o nazwie value, wpisałem ładnie 90 i z uśmiechem na twarzy wprowadziłem go do noda obracającego. I się zdziwiłem, bo okazało się, że to wcale nie było 90 stopni. Od razu było to widać, w przypadku małpki mam nadzieję, że też jest to widoczne. 90 stopni to nie jest 90 stopni, no więc sprawdziłem, co jest grane. 90 jest teraz. Gdy podłączam 90 z noda value, jest coś innego. I cały dowcip bierze się stąd, że Rotate tak naprawdę pobiera wartość wpisaną w stopniach i wyświetla wartość w stopniach, ale pracuje na radianach. Nie będę tłumaczył może, czym są radiany, natomiast żeby wprowadzić wartość taką jak ten value do obrotu, muszę tę wartość przeliczyć na radiany. Tak standardowo mogę zrobić to nawet tutaj, pisząc po prostu 90 razy pi, czyli 3,14, podzielić przez 180. To jest konkretna wartość wyrażona w radianach i wtedy wprowadzając taką wartość mam dokładnie to samo, ponieważ się nic nie zmieniło, co wtedy, gdy było tu wpisane 90 stopni. Ok? Tak to działa. Jest to tak naprawdę pi drugich. No więc teraz, żeby zrobić to jakoś automatycznie, żeby można było nadal wpisywać wartość w stopniach do takiego parametru value, musiałem użyć kilku nodów związanych z matematyką. I zdaje się, że sugerowałem to w jednym z wcześniejszych tutoriali. A więc należy tutaj dodać jeszcze nod matematyczny, zrobić jego kopię i teraz tu ustawimy sobie mnożenie przez pi 3,14159926, powiedzmy sobie. Ciekawe, ile wy pamiętacie rozwinięć liczby pi, tych cyfr po przecinku. I teraz drugi nod powinien podzielić wartość przez 180 stopni. A więc zrobimy to w ten sposób. Wartość, którą otrzymujemy z poprzedniego noda, a wartość, którą wkładamy do nodów, bierzemy stąd. Tu będzie 90 w tym momencie. O, widać, że od razu coś się stało dziwnego. Wkładam to 90 do noda multiply. Ten nod ładnie pomnoży wartość 90 przez pi, a następnie podzieli przez 180, co spowoduje konwersję tej wartości value na wartość wyrażoną w radianach. I teraz te radiany mogę wrzucić tutaj. Jak widać, nic się nie zmienia. A więc dokładnie 90 stopni jest tak, jak było. Mogę dać 45 stopni teraz. Ok, mogę dać minus 90 stopni, jeżeli chcę. Wszystko ładnie działa, tylko muszę to jeszcze wpisać. O, właśnie. Jeżeli ktoś pisze 1 stopień, to obrót jest niewielki o 1 stopień. Gdybym ten 1 stopień włożył bezpośrednio, można by się było zdziwić, bo to nie jest 1 stopień, tylko znacznie więcej. No więc teraz myślę, że wszystko już jest jasne na temat tego noda, który obraca obraz. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.